widzowie, nagrywamy dzisiaj Minecraft, ale Minecraft mapki. I gramy w mapkę Noob VS Pro The Battle of the Bush, czy jakoś tak, czyli wojna o krzak, czy coś takiego. Także na samym wstępie poprosiłbym was, żebyście zostawili łapeczkę w górę. I ja już tu ustawiłem wszystko. Jak widzicie, trochę głośno, ale trudno. O, teraz nie słucham. Tutaj mam wszystko. O. I tutaj sobie wskoczymy na to. I ja już oglądałem trailer tego, dlatego wam powiem zaraz dlaczego. Tak ten. Patrzcie. To jest kozackie. Jakiś czas temu żyły tu dwa nuby. Nic nie umiały, nie szukały zguby. Lecz dnia jednego, był to chyba piątek, jeden z tych nubów odnalazł zakątek. Na środku pola ta roślina rosła. Widać od razu, że dużo już zniosła. Gdy nub ją zobaczył, się nie zastanawiał. Zerwał ten krzak i nikomu go nie oddawał. Drugi nub, czując zazdrość wszelaką, wszystko chciał zrobić za radość taką. Podczas nocy burzliwej zakradł się do domu, będąc tak cicho, by nie szkodzić nikomu. Złapał za krzak i zaczął uciekać. Nub drugi nie zdążył nawet narzekać. Dnia następnego pomiędzy domami stały już płotki z trudnymi pułapkami. Patrzcie, jakby to jest kozackie. Patrzcie, 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 patrzcie. Tutaj mamy jakieś, coś gadają, ale to nie mam włączone, nie wiem. Nie ogarniam, tak czy siak. Wiem, że tą mapę zrobił też kalendarz, także polecam, pozdrawiam kalendarza. To jest znany i dobry twórca mapek. I resztę autorów też pozdrawiam. Dobra, oglądam, patrzcie. Patrzcie, jakie intro, kurde. Noob VS Pro. Battle of the Bush. Kurde. Noob VS Pro, wojna o krzaczek. Patrzcie, jakby. To jest kozackie. Elo? Dobrze. Podpowiedź. A. Elo? Kim jesteś? Zwycięzca. A idź ty wieju nieszarcisty łownisty. Co? O nie, czemu tam jest Rox? Dobra. Kim jesteś? Wyjazd z mojego domu. No, ja ci przypomóc, typie, co ty robisz? Kim jesteś? Dobra, o, to bardzo dobrze, bo potrzebuję pomocy. Tamten żminubek grzebiał mi moją roślinkę. Musisz mi pomóc ją odzyskać. Masz to coś, może ci się przydać. Wygrywasz min? Dobrze? Także... to było bardzo dziwne. Dobrze. Także... Elo? Co jest?! Dobra. Żeby otworzyć skrzynię, potrzebuje się jeszcze klucz. Jest. Czemu to jest jezioro lawy? O, patrzcie! Serio, tu był klucz! Serio, dobra. Stary kilo. Tam się coś stało.
Dobra. Zamiast tego otwórz ją i przeskocz po kratach na drugą stronę muru. Mam siekierę. Prawdopodobnie co długo. Okej. Teraz muszę zniszczyć skrzynię. Dobra, z tego czego się orientuję, to teraz mam... Kończony. O Boże. Dobra. O! Dobra, ale się wystraszyłem. Okej. Aha. Okej, dobra. O! Halo. Halo. Co jest? Dobra, wykrywasz min. Co to jest? Dobra. Poziom drugi! O nie, ja już wiem o co tu chodzi, ja już wiem o co tu chodzi. Nie! Spadaj, nubie! Spadaj! Co teraz? Halo? Jest dobrze. I... Tak. I teraz... I co teraz? Okej. Tam jest złoto. Teraz... O! Podniosłem to złoto! Dobra. Robmy łopatkę. Okej. Okej. Szybko. Spadaj, nubie. Halo. I co teraz? O! Okej.
Tu jest gitówa. Gitara, gitara, gitara. Okej. Dobrze. Etap trzeci. A w ogóle to partikle mam wyłączone. Co? Ej, czy wy to widzicie? Dostałem lewitację. Dobra. Teraz... Co? Ja nic, za duży kowadeł dałem. Ło! Dobra. Skok wiary! Mam już poziom 15 tego etapu. O. Rota, no 20. Tak, tak, tak. Oh man, Creeper. Oh man. Tak, tak. Ale to było dobre. Dobra, 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 teraz musi już wyjść. Teraz musi. Musi, tak. Wiesz? Najsik. Jeszcze TNT. Dobra, to będzie tak. Robię. O. Dobra, czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Jest! Najsik! Dobra. Czy tam teraz powinien iść? O! Rozwalić jakiś bloczek. Gdzie on jest? Halo? Twarda ziemia. Zobacz, ja to znajdę twardą ziemię. Tu jest twarda ziemia. Płynąć w owce mam. Co jest? Także... O! 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 Kurde, to się jara! Teraz... Ej, to... O, najsi. Piekielny killów. Używają go tylko... używanie grozi oparzeniami trzeciego stopnia. Legenda głosi, że pozwala na chodzenie po minach. Mały sens. Dobra. To. 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 Jedni. Teraz co? Minecraft. Bookshelf. I to. 50. Dobra, teraz to strzanie. O!
wiesz, pominąłem poziom, bo musiałem, już naprawdę nie dałem rady. Jestem w jakimś labiryncie. Już wszystkie poziomy się skończyły ogólnie. Dobrze. Co jest? Co jest? Co? Jak udało ci się tu dostać? Pewnie przychodzisz po mój krzak. Nigdy nie uda ci się go zabić. Co? No dobra. Wiecie co? Używamy podpowiedzi. Aby móc zejść do nowa, muszę wyłączyć generator, który ma dźwignię wyłączoną. Miliony, zajmijcie się. Czekajcie. Co? Co? Nie, proszę, nie. Dobra, co trzeba zrobić? Uciekaj tak, aby gigant przychodził i rozbijał pomarańczowe szkło. Zatrzymanych itemów stwórz kilof i kiedy gigant będzie już obok, zniszcz nim filar. Jak ja mam zniszczyć ten filar? O! Co? To są jakieś ja... O! Chodź! Co jest? Nie! Czekaj! Nic nie rozumiesz! To nie jest jakiś zwykły krzak! Jak już pewnie zauważyłeś, pomimo mojego wyglądu nie zachowuje się jak noob. Jest to spowodowane niezwykle szybko rozprzestrzeniającą się chorobą Nubuzylangusis, która przemienia wszystkich zarażonych w nuby. Ten krzak to jedyna nadzieja na stworzenie antidotum. Nie wiem, co powiedział ci ten drugi noob, ale proszę, nie słuchaj się go i nie zabieraj tej rośliny. Od tego zależą losy całej ludzkości. No nie wiem, czy cię posłuchać, wiesz co? Bardzo mnie dużo razy uderzyłeś tutaj. Nie wiem, czy bym cię chciał słuchać, ale... ale powiedzmy, że ci może... Dobrze. A morał z tej opowieści jest taki, że jesteś debilem. Nie wiem, kto normalny wybiera taką opcję. Dziękuję, do widzenia. A, i przy okazji ziemia wybuchła. Co? Nie, 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 nie. Nie, czekaj, nic nie rozumiesz. Dobra, i teraz jest to samo pytanie, co miałem przed chwilą. Tylko, że tym razem już znam odpowiedź. Ja jestem głupi, nic na mnie zabieraj. Znaczy, zabierz, ale jednak nie zabieraj. Po czasie noob lekarstwo stworzył... I swoją klinikę otworzył. Wyzdrowiały już wszystkie nuby. Nawet ten jeden gruby. A morał z tej bajki jest taki, że za wszystkim stoją wieśniaki. Czemu wieśniaki? Czemu wieśniaki? Dobra, ogólnie to chciałem powiedzieć, że... pozdro 600, 300 elo i o, firewery na moją część. Elo, wszyscy jakby
Właśnie to już na samym początku zrespiłem. I chciałbym powiedzieć, że jakby mapa była przepitka, jakby podobała mi się totalnie. I prosiłbym was, żebyście robili więcej takich map, bo ta mapa była przekoks. I ma być takich więcej, jasne? Ma być takich więcej, bo ta mapa była przekozacka i oczekuję takich więcej, jasne? Także staniemy sobie tu. Boże, ja już wiem, ile ten odcinek będzie miał cięć. Cięć będzie tu dużo. Spróbuję wejść na to drzewo. Przecież tu jest... Nie. O, mało... Dobra. Coś z tą pandą jest nie tak. Także w tym portalu chciałbym was pożegnać, widzowie. Także elo widzowie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Film był, jakby ta mapa była dobra, ale ten film był tak długi i tak się męczyłem. Ja przecież z tymi typami walczyłem, jak z tym noobem walczyłem 2 godziny. 2 godziny z nim walczyłem, także dobrze. Żegnam was widzowie, mam nadzieję, że film wam się podobał i elo, bo naprawdę przechodziłem go 2 godziny. Na nagraniu pewnie są jakieś 20 minut, ale ja 2 godziny go przechodziłem, więc proszę, docencie to łapą w górę. I elo.